No dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, ja jestem w biurze, tutaj montuję filmy, tutaj też mam komory do tlenoterapii hiperbarycznej i tutaj też postanowiłem sprawdzić, jak działa zamek elektroniczny, inteligentny marki Wheelock. To nie jest skomplikowane urządzenie. Wygląda tak, jak wygląda. Może się podobać, może się nie podobać. To kwestia oczywiście gustu. Natomiast czy to urządzenie mnie zaskoczyło? Tak, ale czy pozytywnie? Dowiecie się z mojego materiału. Znaczy, wydaje mi się, że mam jako takie pojęcie, jeżeli chodzi o testowanie zamków elektronicznych. Testowałem TEDE, zarówno Pro i Go, testowałem Agarę i to całkiem niedawno. Teraz przyszedł czas na Wheelocka. Powiem Wam tak, najdziwniejszy elektroniczny zamek, jaki miałem okazję testować, najbardziej ubogi, ale też najtańszy. Czy zatem no, warto wydawać niewielkie pieniądze na coś, co jest zamkiem, no bo ma wkładkę, prawda? Co powoduje, że możemy mieć dostęp do naszego mieszkania bezprzewodowo, czyli nie musimy używać kluczy, żeby otworzyć czy zamknąć drzwi. Ale czy to ma sens? No właśnie spróbuję Wam to wytłumaczyć, jak ja to widzę przynajmniej. Słuchajcie, co otrzymujemy w zestawie? Zamek przyjeżdża do Was w takim kartoniku niebieskim, takim pudełku, to wszystko generalnie. W środku jest zamek. Jest instrukcja obsługi. Powiem Wam, że bardzo uboga instrukcja obsługi. Poza tym druk jest tak drobny, tak mało zrozumiały i czytelny, że ja nawet jak założyłem okulary, to miałem problem, bo musiałem niestety korzystać z instrukcji obsługi, bo konfigurowanie tego zamka nie jest intuicyjne. Zaraz Wam powiem dlaczego. No i w końcu mamy coś takiego, takie pudełko plastikowe. W środku mamy karty RFID. Raz, dwa, trzy karty, mamy śrubokręt, mamy klucz nimbusowy. Jest generalnie wszystko, żebyśmy w łatwy sposób wymienili starą wkładkę i zamontowali tę oto wkładkę. Ona jest certyfikowana oczywiście i tego się tutaj nie obawiam, że ona jest jakiejś gorszej jakości. No jest certyfikowana, bo inaczej nie można byłoby jej sprzedawać na terenie Unii Europejskiej, prawda? Wymiana starej wkładki na nową jest naprawdę banalnie prosta. Po prostu wykręcacie starą wkładkę, rozkręcacie ten zamek. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Z jednej strony mamy taką gałkę i tutaj w tej gałce mamy śrubę. Ją po prostu imbus odkręcamy, zdejmujemy, wkładamy na miejsce starej wkładki w ten sposób ten element. Sam zamek, sam inaczej, czytnik, skaner linii papilarnych, bo tutaj jest skaner linii papilarnych, w tym miejscu jest na zewnątrz, natomiast gałeczka jest od wewnątrz. Fajnie, że pomyśleli też o tym, w zależności od tego, jaką mieliśmy wkładkę, jakie mamy drzwi, jaka tam wkładka powinna być, że możemy sobie długość, można powiedzieć, dostępu albo zamocowania tej gałki regulować. Tutaj są takie dziurki, w zależności od potrzeb możecie albo bardziej wysunąć tę wkładkę od wewnętrznej strony drzwi, albo mniej. To zależy od drzwi, prawda? Przykręcacie wkładkę i w zasadzie macie zamek już zamontowany. To naprawdę nie zajmuje wiele czasu i odbywa się, nie powiem, że błyskawicznie, ale jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o konfigurowanie tego zamka, czyli przypisywanie do niego odcisków palców, to jest to już bardziej skomplikowane. Mamy przycisk włączania i wyłączania i mamy taki mikroskopijny wyświetlacz. On jest naprawdę mikroskopijny. Ja bez okularów nic tam nie widziałem. No i właśnie przypisanie moich odcisków palców do tego czytnika, do tego skanera było niezrozumiałe dla mnie, było dla mnie kompletnie nieoczywiste. Język angielski, jeżeli chodzi o menu, jeżeli ktoś z Was nie zna angielskiego, wiecie co, no, może mieć z tym problem, bo ta instrukcja obsługi, co prawda, no, tłumaczy, w jaki sposób to zrobić. Ja to zrobię na szybciutko. A więc tak, włączamy i teraz w zależności od tego, ile razy naciskamy na ten przycisk power, wchodzimy w tryb administratora i wtedy możemy najpierw oczywiście zarejestrować się jako administrator, bo Wy będziecie zarządzać tym zamkiem, zatwierdzić tym przyciskiem, a potem dodawać innych użytkowników. No więc generalnie wydaje się to proste,
jeżeli przejdziecie pierwszy etap, pierwszy raz przejdziecie ten cały proces, no to będzie już proste. Ale za pierwszym razem ja sięgnąłem po instrukcję obsługi. Możecie tutaj dodać do tego zamka 3 administratorów i 100 odcisków palców, a więc wydaje się, że to jest naprawdę no, bardzo dużo. Natomiast jeszcze, żeby w pełni skorzystać z możliwości tego zamka, trzeba dokupić bramkę Wi-Fi, bo wtedy to ma sens. Wtedy ten zamek jest połączony z internetem. Ja nie rozumiem, dlaczego producent przysłał mi sam zamek, bramki Wi-Fi nie przysłał, więc ja w pełni nie mogłem wykorzystać możliwości tego zamka. Mogłem go wykorzystać na tej zasadzie, że otwieram drzwi bez użycia kluczy, bo żadnych kluczy do tego zamka nie ma. Są tylko wasze palce, odciski waszych palców, ewentualnie te karty RFID, które, żeby odblokować zamek, po prostu przykładacie tu w to miejsce i to wszystko. Ewentualnie też możecie otworzyć ten zamek z aplikacji, która oczywiście jest darmowa na Androida i na iOS, a tam musicie założyć konto. I dla mnie jest niezrozumiałe, że na przykład nie mogę w tej aplikacji dodawać odcisków palców innych użytkowników, tym, którym daję dostęp. Mogę je usunąć. To znaczy chodzi mi o to, że cały proces dodawania palców przy użyciu tego przycisku i tego wyświetlacza jest nieczytelny. Dla mnie jest niezrozumiały. Łatwiej by, o wiele prościej byłoby wymusić albo całą procedurę dodawania odcisków palców przeprowadzać z aplikacji, ze smartfona. Jest to dla nas wszystkich użytkowników smartfonów o wiele prostsze i bardziej czytelne. No, wszyscy korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, zwłaszcza też, że aplikacja jest w języku polskim. No więc ja tego niestety kompletnie, ale to kompletnie nie rozumiem. I teraz co? Słuchajcie, no, macie zainstalowany zamek w drzwiach, możecie podejść do tego zamka z zewnątrz, przyłożyć palec, tu ci się pojawia informacja u góry, że można przekręcić już tę gałeczkę, przekręcacie gałkę, otwieracie, odryglowujecie zamek i wchodzicie do środka. To samo jeżeli chodzi o zamknięcie, to znaczy musicie sami zamknąć, natomiast jeżeli chodzi o odblokowanie, musicie używać palców. Do zablokowania nie trzeba tych palców, odcisków palców używać. A więc żeby podsumować, otwieramy nasze drzwi odciskiem palca, kartą RFID albo aplikacją. Proste? No proste. Zastanawiacie się, jak jest zasilany, czym jest zasilany ten zamek. W środku są paluszki, baterie, 3 razy A. One według producenta wystarczają na 8000 odblokowań, zablokowań drzwi. 8000 i także według producenta to te baterie powinny wystarczyć na rok. Ja nie przez miesiąc nie byłem w stanie tego sprawdzić. Natomiast co się może wydarzyć, kiedy przeoczycie fakt, że baterie się wyczerpały i no, jakoś te drzwi trzeba otworzyć. No sam kluczem nie otworzycie, prawda? Nie martwcie się, słuchajcie, znaczy nie martwcie się. Musicie przyjść z zewnętrznym źródłem zasilania, czyli tu jest mini mikro USB, w środku jest port mikro USB. No podejrzewam, znaczy nie podejrzewam, tylko wiem, że wtedy podłączacie po prostu powerbank jakiś do tego zamka i wtedy możecie wymusić odblokowanie zamka. No powiem wam tak, jeżeli przeoczę rozładowane baterie, no to przecież nie noszę ze sobą cały czas powerbanka, prawda? A więc no będę tak miał problem i tak będę miał problem, więc trochę jest to pochrzanione, tak bym to określił. Ważny jest ten kod QR tutaj, który znajduje się na zewnątrz, bo on posłuży wam do dodania tego zamka do aplikacji. No właśnie, a co my mamy w tej aplikacji? Jeszcze szybciutko wam powiem. W aplikacji, która jest nawet taka niezła, bym powiedział, no nie jest jakoś rozbudowana graficznie, jest po prostu niebieska, tak jak pudełko, tak jak opakowanie. Mamy tutaj zarządzanie autoryzacją, dodaj kartę, czyli tą RFID, usuń kartę, usuń odciski palców, pin do blokady, czyli tutaj musicie, jeżeli chodzi o cały zamek, to są pin, blokada administratora, odblokuj historię, czyli sprawdzacie kiedy i przez kogo, którego użytkownika były drzwi otwierane, albo raczej przez kogo był ten zamek otwierany. Zapisy do pobrania, czas synchronizacji, tylko, czyli możecie z zamkiem synchronizować godzinę i datę z telefonu, z systemu, resetowanie fabryczne, pomoc. Macie jeszcze taki
niebieski symbol, teraz jest zamknięta kłódka, jak nacisnę, wyszukuje urządzenie, za chwilę znajdzie to urządzenie, połączono z powodzeniem, kłódka z niebieskiej robi się zielona, możemy teraz odblokować drzwi. Wi-Fi box też można dodać, no jest tutaj to USB, czyli to awaryjne wymuszanie otwierania zamka, czyli musicie mieć i aplikację, i powerbank z przewodem USB typu C, przepraszam, mikro USB, którego w zestawie nie dostajecie. No nie, no nie ma. Powiem Wam tak, słuchajcie, ja rozumiem niską cenę, ja rozumiem, że nikt nie chce płacić nie wiadomo jakich pieniędzy za inteligentny zamek, a wielu pewnie chce mieć taki inteligentny zamek. Gdybym miał do tego zamka ten Wi-Fi box, to wtedy być może zastanowiłbym się nad tym. Wi-Fi box kosztuje ponad 200 zł. Możecie go kupić bez problemu w sklepach, które oferują też tego Willoka. No ale to podraża całą inwestycję. Szkoda, że to nie jest w zestawie, aczkolwiek no TD też tak robi. W przypadku TD Go też musicie dokupić bramkę. No, tutaj też jest tak, no taka moda, chcą zarobić. Ja to niejako rozumiem, po to się biznes prowadzi, żeby zarobić. Natomiast ten zamek nie wzbudza mojego zaufania, tak Wam powiem. On jest solidnie zrobiony, natomiast ten pomysł na odblokowywanie palcem, odciskami palców, okej, no może być, ale brakuje mi czegoś jeszcze tutaj. Może jakiś numeryczny panel, który można by było gdzieś przymocować. Ale z pewnością największą bolączką, przynajmniej w początkowej fazie korzystania z tego zamka, to jest jego konfiguracja, jeżeli chodzi o dodanie administratora i potem dodawanie odcisków palców użytkowników. No bo jeżeli dodacie maksymalną ilość palców do tego zamka, czyli 100, to naprawdę się trochę napocicie, bo za każdym razem trzeba przechodzić tę samą procedurę, czyli najpierw dodajecie palec administratora, żeby zamek wiedział, że administrator ma władzę nad tym zamkiem i dopiero później, klikając ten przycisk zasilania, dodajecie palce użytkowników. No, trochę to pochrzanione, ale no okej, jeżeli ktoś ma ochotę, potrzebuje taki inteligentny zamek, proszę bardzo, Willok jest do kupienia w sklepach internetowych, myślę, w całej Polsce. To wszystko, jeżeli chodzi o ten Willok, który no, nie wzbudził szału we mnie, jakiejś ekscytacji, emocji, ale działa. No, to jest chyba najważniejsze, nigdy się nie zawiesił, odblokowuje, reaguje na odcisk naszego palca naprawdę błyskawicznie i od razu można otworzyć drzwi. I o to chyba chodzi, prawda? Żeby się dostać do mieszkania. Dobre rozwiązanie, jeżeli wynajmujecie komuś mieszkanie. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale wtedy Wi-Fi box musi być w mieszkaniu, które wynajmujecie, a jeżeli wynajmujący będą chcieli Wam zrobić psikusa i nie pozwolić Wam na zablokowanie drzwi, na przykład kiedy nie będą płacić za wynajem, to odłączą Wi-Fi box i Wy, będąc w innym mieście, nic nie zrobicie, bo nie będziecie mieli dostępu do tego zamka. A wiecie, sprytny lokator zawsze wpadnie na jakiś pomysł. Trzymajcie się, dobrego dnia, na razie, hej.